Witam pana, Państwa bardzo serdecznie w imieniu właścicieli, w imieniu zarządu klubu sportowego Korona SA. Wczoraj pożegnaliśmy trenera pierwszej drużyny, pana Macieja Bartoszka. Dzisiaj mamy okazję i przyjemność zaprezentowanie, przywitanie nowego trenera, który będzie prowadził od nowego sezonu nasz zespół. Jest to pan Gino Litieri. Asystentem trenera będzie pan Dawid Pietrzyk, trenerem bramkarzy będzie pan Mirosław Drescher i trenerem od przygotowania kondycyjnego, fizycznego jest pan, tak jak do tej pory, Michał Dudkiewicz. Kontrakt został podpisany na 2 lata, czyli do 2018-19 sezon. Nein, eigentlich musste ich nicht lange denken, weil das ist hier eine Herausforderung. Und der Herr Budenski hat mir gesagt, was er hier vorhat. Und das hat mir persönlich sehr gut gefallen und deswegen möchte ich das auch unterstützen. Also für mich war das eine schnelle Entscheidung. Trener Letieri mówi, że nie zastanawiał się długo nad podjęciem decyzji o podpisaniu kontraktu trenerskiego z Koroną. Potraktował to jako wyzwanie, które się pojawiło. Nowy właściciel, nowy większościowy właściciel klubu, pan Dieter Burdeński, zapoznał go ze swoimi planami, jeśli chodzi o rozwój sportowy Korony. Te plany się spodobały i w związku z tym chciałby po prostu stać się częścią tego nowego projektu Korona Kielce. Ich habe in den letzten Wochen mir sehr viele Spiele auf Video angeschaut, um die Mannschaft so schnell wie möglich kennenzulernen und habe einige Spiele auch live gesehen, damit ich noch ein besseres Bild von der Mannschaft kriege und von den einzelnen Spielern. W ostatnich tygodniach oglądałem wiele meczy na wideo czy z odtworzenia. Kilka meczy udało mi się też obejrzeć na żywo. Chciałem po prostu możliwie dobrze poznać obecną drużynę. Ja, ich muss erst einmal sagen, ein riesen Kompliment an den Trainer, der bisher hier gearbeitet hat. Ich denke, die haben eine super Saison gespielt und meine Aufgabe ist, diese Arbeit weiter fortzuführen, ja, dass wir da nicht bei Null anfangen müssen. Ich habe mir sicherlich meine Gedanken gemacht, was wir noch umstellen wollen, aber das Beste und gut war, dass der Verein in die Playoffs reingekommen ist und dass die Arbeit in dieser Saison richtig gut war. Muss ich ein riesen Kompliment an meinen Kollegen weitergeben. Trener Letieri wyraża, jakby przekazuje gratulacje i komplementy dla pana trenera Bartoszka za ten sezon i za tę pracę, która została wykonana. To był rzeczywiście super sezon i deklaruje zasadniczo kontynuację tego kierunku i tej pracy. Jest zadowolony, tak jak wszyscy, z tego, że drużyna awansowała do grupy mistrzowskiej. Ma oczywiście również swoje przemyślenia co do nowego sezonu. Und man muss natürlich jetzt von Anfang an wieder hart arbeiten, weil man weiß, die Saison ist super ausgegangen, aber mit den Playoffs war es richtig eng am letzten Spieltag, ja, das darf man auch nicht vergessen. Musi drużyna oczywiście podjąć ponownie duży wysiłek i ciężką pracę. Awans do grupy mistrzowskiej, jak wiemy, no, miał również taki element szczęścia, więc potrzebna jest ciężka praca. A druga część tego mojego pytania, czyli czy trener już wie, jak duże zmiany kadrowe będą w zespole? In meinem Kopf weiß ich, ja, aber ich denke, es ist jetzt noch zu früh, darüber zu sprechen, weil ich will mir richtig Gedanken machen, bevor wir dann endgültige Entscheidungen treffen. Ja, weil so auf die Schnelle, das ist nicht meins, sondern ich will jedem Spieler gerecht werden. Und daher werde ich mir sicherlich noch die eine oder andere Analyse anschauen. Was ich gesehen habe, ist bei mir im Kopf drinnen. Und wenn es dann soweit ist, werde ich natürlich Ihnen das auch mitteilen.
No, w głowie jakby powiedzmy, że pierwsze te przemyślenia są, ale twierdzi trener Lettieri, że za wcześnie jest, żeby o tym mówić. Potrzebne są dalsze przemyślenia. Mówi jednocześnie, że nie jest osobą, która podejmuje szybkie decyzje. Chciałby to sobie rzeczywiście wszystko bardzo dobrze przeanalizować i każdego piłkarza indywidualnie i przede wszystkim sprawiedliwie ocenić. Da sind Sie aber ein bisschen falsch informiert, weil ich bin kurz vor Schluss zu diesem Verein gekommen, zu FSV Frankfurt. Das heißt, ich habe keine Saison, ich habe keine Vorbereitung, ich habe auch keine Spieler gewählt, sondern ich habe die letzten 10 Spiele gemacht. Und als ich verpflichtet worden bin, eine Woche später, ist Präsident, Geschäftsführer und sportlicher Direktor weggegangen. Und nochmal 5 Tage später Insolvenz. Das heißt, das war kein Arbeiten mehr. No więc mówi trener Lettieri, że ta informacja odnośnie tego spadku Frankfurtu z trzeciej ligi niemieckiej no, nie jest do końca pełna, ponieważ został zatrudniony w tym klubie 10 kolejek przed końcem, tak więc nie miał żadnego wpływu na to, jak przebiegał sezon przygotowawczy, nie miał żadnego wpływu na decyzje kadrowe, a do tego okazało się, że tuż po jego zatrudnieniu w tym klubie 5 dni później odszedł jakby z klubu prezydent i dyrektor sportowy, a jeszcze tydzień później klub został postawiony w stan upadłości, więc trudno było mówić o jakiejś rzetelnej pracy dla tej drużyny. Normal hätte ich als Trainer eine Woche später sagen müssen, ich höre auf. Aber ich bin Italiener und Italiener kämpfen immer und versuchen trotzdem das Beste aus einem Verein rauszuholen. Ich weiß, dass die Extraklasse eine sehr schwierige Liga ist, auch ein großes Potenzial hat. Aber ich denke, dass ich schon mit 20 Jahren Trainererfahrung hierher komme. Und ich habe in Deutschland auch sehr viele Traditionsvereine trainiert, wie Duisburg, mit denen ich aufgestiegen bin, FC Augsburg, Darmstadt, Bielefeld. Also ich denke, nicht nur das. Ich habe in meiner Karriere auch sehr viel für meine Karriere getan. Ich habe sehr viele Hospitationen gemacht bei Trapattoni, bei Capello, Thomas von Hesen, Seemann, Arsene Wenger. Also ich denke, dass ich genug Erfahrung habe, aber es ist trotzdem eine neue Herausforderung. Więc tak, to była dłuższa wypowiedź. Na początku jeszcze odniósł się trener Lettieri do tego Frankfurtu i powiedział, że w zasadzie w tej sytuacji, która go zastała w klubie, to tydzień później sam powinien złożyć rezygnację, ale ponieważ jest Włochem, a Włosi walczą, więc podjął walkę dla tej drużyny z Frankfurtu. Ekstraklasa oczywiście jest ligą o dużym potencjale i oczywiście jest to znaczne wyzwanie zawodowe. W drugiej części wypowiedzi trener Lettieri jakby przedstawił swoje doświadczenia trenerskie z 20-letniej kariery. Wskazał m.in. awans z MSV Duisburg, a także pracę w Augsburgu, Arminii Bielefeld i Darmstadt. Podkreślił również to, że wiele przez te 20 lat zrobił dla swojego dalszego rozwoju zawodowego, odbywając staże m.in. u takich trenerów jak Trapattoni, Capello czy Wenger. Co o mnie powiedzieć? Ja pracowałem w ostatnim sezonie w Erste FC Kaiserslautern. Byłem trenerem U17, U19 i wcześniej robiłem wykształcenie, tak jak każdy trener w Niemczech, więc myślę, że mam też trochę doświadczenia i jestem też jak pan Lettieri przed chwilą potwierdził, że już 20 lat jest trenerem, ja już jestem 7 lat trenerem, więc też trochę doświadczenia do tego klubu przynoszę też. Ja jeszcze do tego coś dodam, dobrze? Za chwilę. To jest bardzo ważne dla nas było, że przychodzi trener niemieckojęzyczny, zresztą trener po włosku mówi, po hiszpańsku, po francusku.
Przychodzi trener obcojęzyczny i chcieliśmy mu zapewnić komfort pracy, zatrudniając asystentów polsko- i niemieckojęzycznych. Pan Dawid mówi w języku polskim i niemieckim, może w niemieckim płynniej jak w polskim, ale jak Państwo słyszycie, w polskim też w miarę dobrze. A pan Mirosław Drescher, to Państwo go znacie, grał ileś lat w lidze niemieckiej, był parę lat, chyba 6 lat w Niemczech. Do dzisiaj rozmawia bardzo dobrze po niemiecku i przekaz jest jeden, że to, co trener będzie chciał przekazać drużynie i nie umie jeszcze w języku polskim, panowie asystenci są odpowiedzialni za to, że to musi być przetłumaczone 1:1, tak, żeby ta drużyna zrozumiała jego intencje, jego taktykę i to, co ma na treningu czy na boisku prezentować. Dlatego tutaj to też było priorytetem zatrudnić dla klubu Korona SA trenerów, którzy mówią w języku, w którym się posługuje trener. Znaczy, zacząłem grać w piłkę mając, jak chyba każdy chłopak w Niemczech, mając 5-6 lat, grałem do 19 lat. Miałem możliwość grać w czwartej lidze, dosyć w czas się skontuzowałem. No i tak, od tej pory miałem intencję być trenerem, właśnie się kształciłem w DFB. I tak, od tej pory mam intencję być trenerem, tak. 28. Znaczy powiem tak, no do polskiej piłki, cały czas tą polską piłką jestem. Grałem do 2001 roku w Niemczech. Od tego momentu w Polsce byłem trenerem. Byłem w Podbeskidziu, w Podłoni Bytom. No, w paru klubach też mniejszych. Pracuję dużo z młodzieżą, ale przede wszystkim też poświęcałem się szkoleniu, bo wymagane są kwalifikacje teraz trenera UEFA Goalkeepera, bo od nowego sezonu wszystkie zespoły powinny mieć kwalifikowanego trenera. Ja ten egzamin zdałem, czekam na dyplom teraz. Z wybitnymi fachowcami robiłem te zajęcia. No i zdarzyła się okazja, że dostałem propozycję tu z Korony. Z chęcią ją przyjąłem. Jest to nowe wyzwanie dla mnie. Też w Polsce będę też mówił trochę po niemiecku. No, też fajnie. Nigdy się tego nie spodziewałem, no ale takie są wymogi. Będę się starał jak najwięcej pomóc i żeby i trener był zadowolony i żeby tu w Kielcach ludzie też byli zadowoleni, że pracuje tu fachowiec, który się znam na tym po prostu. Czy Peskowicza znam, bo Peskowicza trenowałem w Polonii Bytom, no i miałem z nim dobry kontakt, dobry bramkarz. Boriana też obserwuję, przypomina mi trochę ruchami i był taki bramkarz w Polonii Bytom też Gostomski. Momencik sobie przypomnę. Gostomskiego też akurat obserwowałem, też fajny chłopak jest, ale Borian jest bardzo dobrym zawodnikiem. Wczoraj to pokazał też zresztą parę fajnych, ciekawych interwencji. Bardzo duży potencjał. No i trzeba ten potencjał rozwijać jeszcze. No na pewno warto, ale to już te decyzje to już na pewno nie będą ode mnie. Ja jestem trenerem bramkarzy, ja mam się zająć szkoleniem bramkarzy, żeby bramkarz dobrze bronił, żeby ten był z bramkarzy zadowolony i zespół oczywiście, a sprawy, czy on będzie tu, czy nie będzie, to już są poza mną. No Michała też obserwowałem. Michał miał trochę niefarta na początku, bo to jest naprawdę bardzo solidny bramkarz, przyjazny człowiek i można z nim też bardzo fajnie pracować, a przede wszystkim no, on umie grać, tylko bramkarz obojętnie jak każdy zawodnik, a przede wszystkim bramkarz musi mieć troszkę szczęścia. Bo może być naprawdę bardzo dobry i szczęścia może nie mieć, to wyniki go raz, dwa zdegradują i nagle nie będzie bronił. I dlatego no, jest to ciekawy chłopak, ale są też inne opcje, które będziemy rozważać. Bevor ich jetzt dazu noch antworte, ich wollte eins klarstellen. Ich habe bewusst mir eine Trainercrew ausgewählt, die zwar Deutsch sprechen können, aber aus Polen sind oder stammen. Das war für mich sehr wichtig, weil ich hätte sehr viele deutsche Trainer mitnehmen können, aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist hier,
so nah wie möglich an die Leute, an die Stadt zu kommen. Wir wollen hier etwas aufbauen. Wir wollen in den nächsten 2-3 Jahren Schritt für Schritt was machen. Und deswegen war für mich auch wichtig, heimische Leute mitzunehmen. Genauso wie unseren Athletiktrainer, der richtig gute Arbeit macht. Ich sehe, was diese Mannschaft bisher geleistet hat, auch körperlich, das ist nicht einfach. Ja, also, dass diese Mannschaft körperlich so gut drauf ist, noch bis jetzt, denke ich, dass wir da auch einen sehr guten Mann haben. Und das war für mich die ersten wichtigen Entscheidungen. Ja, wir wollen hier keine deutsche Invasion, sondern wir wollen hier etwas aufbauen. Wir wollen hier was rüberbringen. Und zwar für die Leute in Kielce, für unsere Fans, für diese Stadt. Ja, alle zusammen, gemeinsam. Więc może jeszcze wypowiedź, jeśli chodzi o sztab trenerski. Trener Lettieri wyjaśnia, że no jest to zespół trenerów niemieckojęzycznych, ale takich, którzy mają związek z Polską. Oczywiście mógł sprowadzić tutaj cały sztab wyłącznie trenerów związanych z Niemcami, ale tak jak powiedział na końcu wypowiedzi, nie chciał powodować niemieckiej inwazji na Kielce. Jako że intencją i właściciela, intencją i zarządu i w tej chwili intencją trenera jest, żeby być blisko tego miasta, blisko ludzi, którzy tutaj mieszkają i blisko fanów Korony, dlatego też pozostaje to klub możliwie polski. Również bardzo pozytywna wypowiedź i pozytywna ocena pracy trenera przygotowania fizycznego, pana Michała Dudkiewicza. Trener Lettieri ocenia, że drużyna w tej chwili jest w dobrej formie fizycznej, co wcale nie jest takie oczywiste i takie łatwe do osiągnięcia. Także ta praca dotychczasowa, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, została bardzo pozytywnie oceniona. Habe ich nicht vergessen. Wir werden am 18. Juni beginnen mit der Vorbereitung. Ich finde es, wir haben vorher schon ein bisschen diskutiert, ich finde es ein bisschen schade, dass die Pause so kurz ist. Also es ist für mich ungewöhnlich, kenne ich eigentlich nicht, dass im Profifußball eine Pause so kurz ist. Weil normal heutzutage ein Topspieler auf diesem Level der Extraklasse nach so einer harten Saison ist ein Minimum von 21 bis 28 Tage Pause, damit sich der Körper überhaupt überholt. Und das wird für uns sicherlich eine schwierige Vorbereitung sein, weil die Pause einfach für Spitzensport, für die neue Saison zu kurz ist. Definitiv. Więc trener Lettieri zaczyna pracę z Koroną Kielce 18 czerwca, natomiast podkreśla, że szkoda, że ta przerwa letnia jest taka krótka. Ze swojego dotychczasowego doświadczenia zawodowego nie zna takiego przypadku, żeby przerwa pomiędzy jednym sezonem a drugim sezonem była tak krótka jak w przypadku polskiej ekstraklasy. Według niego jakby z doświadczenia wynika, że zawodnik na tym poziomie profesjonalnego wysiłku powinien mieć co najmniej 21, a lepiej jeszcze 28 dni przerwy, żeby organizm się zregenerował. W związku z tym ocenia również, że ten okres przygotowawczy będzie pewnym wyzwaniem, będzie ciężki z tej perspektywy. Und ich will keine Vergleiche machen. Ich mache das jetzt nur einmal. Ich will nicht Polen und Deutschland vergleichen. Das sind zwei verschiedene Länder mit zwei verschiedenen Sachen. Es gibt hier sehr gute Sachen, es gibt in Deutschland gute Sachen, also überall gibt es gut und schlecht. Es gibt kein super und kein schlecht. Es ist alles neutral. Aber wenn man jetzt nur vergleicht, dass jetzt in Deutschland die Profis 6 Wochen Pause haben und danach um eine 6 oder 6,5 Wochen Vorbereitung, um sich richtig auf eine lange Saison vorzubereiten. Und das Problem ist hier, es ist zu kurz und bis zur Winterpause ist es wahnsinnig lang. Und da werden wir sicherlich von vielen Mannschaften, denke ich mal, dann nicht die absolute Spitzenleistung erwarten können.
Zasadniczo nie chciałby trener robić porównań pomiędzy Niemcami i Polską i nie będzie ich robił, natomiast no, na jedno takie porównanie sobie pozwolił. Podkreśla również, że oczywiście pozytywne rzeczy są zarówno w niemieckiej piłce, jak i w polskiej piłce. Natomiast przerwa dla zawodników Bundesligi wynosi ta przerwa letnia 6 tygodni i potem sezon przygotowawczy, w zasadzie okres przygotowawczy to jest kolejne 6 tygodni. Więc tu rzeczywiście widać znaczną różnicę pomiędzy tym, co się dzieje w polskiej ekstraklasie i tym, co się dzieje w niemieckiej Bundeslidze. Zwraca również uwagę na to, że w związku z tym ten okres od lipca, kiedy rozpoczynają się ponownie rozgrywki, do grudnia jest rzeczywiście bardzo długim czasem i tutaj istnieje konieczność dobrego przygotowania, żeby nie było po prostu problemów z formą fizyczną w drugiej części tej rundy, nazwijmy to jesiennej. Und das ist das einzige neue in meiner Karriere, dass ich nur 4 Wochen Vorbereitung habe, das habe ich in 20 Jahren Trainer noch nie gehabt. Deswegen müssen meine Leute richtig gut arbeiten. Ja, da ist der Athletiktrainer sehr gefragt, ja, und meine anderen zwei auch. Also wir werden da eine ganz schwierige Phase haben, wie auch andere Mannschaften in Polen. Ja, wir sind nicht die einzigen, die haben genau das gleiche Problem. A więc to jest tak naprawdę jedyna nowa rzecz, z którą trener Lettieri się tutaj spotyka w Polsce, a więc ten bardzo krótki okres przygotowań do nowego sezonu, czyli 4 tygodnie, ale w związku z tym jakby tym większe oczekiwania, jeśli chodzi o cały sztab trenerski, w szczególności jeśli chodzi o pana trenera Michała Dutkiewicza. Philosophie ist immer schön. Ich habe auch eine Philosophie, aber ich sage immer wieder, meine Philosophie kann ich immer nur umsetzen, wenn ich weiß, was habe ich für Spieler. Ich bin kein Trainer, der kommt und sagt, das ist mein Fußball, wenn ich nicht die Spieler dazu habe. Mein System, meine Philosophie wird sich an dem Potenzial der Spieler. Wenn ich weiß, am 18., wenn wir anfangen, was ich für Spielertypen habe, werde ich dann dementsprechend entscheiden, was wir spielen wollen. Ich bin normal ein Offensivtrainer, der gerne offensiv spielt, aber man braucht auch die Spieler dazu. Wenn man natürlich, die Zeit ist sehr kurz, wenn wir natürlich nicht dementsprechend diese Spielermaterialien haben, müssen wir natürlich dann anders spielen. Also ich bin sehr flexibel. Ich bin kein Trainer, der sich auf ein System oder auf eine Philosophie, sondern ich stelle meine Philosophie, mein System an das, was die Spieler umsetzen können. Oczywiście mówienie o filozofii gry jest fajną i przyjemną rzeczą i generalnie jestem trenerem, mówi Gino Lettieri, który preferuje ofensywny styl gry, ale zdaję sobie sprawę, że moja filozofia piłkarska musi odpowiadać temu, jakim potencjałem dysponuje drużyna. Także nie przesądzam w tej chwili, w jaki sposób, jakim stylem będzie grała Korona Kielce w nowym sezonie, w momencie, kiedy spotkam się z zawodnikami 18 czerwca i będę wiedział, jakim potencjałem dysponuje, wtedy odpowiednio jakby zostanie również określony styl i filozofia gry. Na pewno Państwo będziecie o tym jako pierwsi poinformowani, ale proszę dać nam jeszcze trochę czasu, gdyż nie chcemy pewnych spraw zbyt szybko podawać Państwu, czyli prasie, gdyż intensywnie pracujemy nad wzmocnieniem naszego zespołu. Jest też wiadomo, że pożegnamy się z zawodnikami, którym się kończą kontrakty, i tak samo jeszcze część, którzy kontrakty posiadają. Także nie chciałbym nazwisk podawać, bo jest to wszystko w trakcie naszych powiedzmy zadań, które musimy wykonać. A nie chciałbym być zbyt szczery, bo już byłem raz i dostałem od Was dość mocną krytykę. Panie redaktorze, powiem tak, w stosunku do zawodników chcemy być też fair, tak jak w stosunku do trenera Bartoszka, i chcieliśmy to zrobić tak, jak pan w tej chwili to powiedział, ale w związku z tym, że iluś tam zawodników ma te czy inne plany rodzinne, urlopowe, te rozmowy będą przeprowadzone w okolicach środy, czwartku tego tygodnia. Wenn die Zeit dazu ist, aber ich habe festgestellt, die Sprache ist sehr schwer, muss ich sagen.
ich als Italiener, ich habe schnell Spanisch gelernt, ich habe schnell Englisch gelernt, Deutsch war auch nicht einfach, aber ich werde sicherlich versuchen, einige Sätze zu lernen, aber ich glaube, die Sprache richtig zu lernen, so wie Sie das sprechen, glaube ich, werde ich in dieses Leben nicht mehr schaffen. Vielleicht im nächsten Leben. Szczera odpowiedź. Ocenia trener Lettieri, że język polski jest trudnym językiem. Jako Włoch szybko nauczył się języka hiszpańskiego, a potem angielskiego i również niemieckiego. I być może nauczy się kilku zdań w języku polskim, ale w tym życiu perfekcyjnie języka polskiego raczej się nie nauczy. Jeszcze mamy jeden pomysł, ale proszę nam dać chwilę, czy go zrealizujemy, czy nie. Dotyczący właśnie kadry trenerskiej. Ja tutaj uważam, że z tym wykształceniem, który ma trener, drugi trener i z tym, co do tej chwili prowadził na terenie Niemiec, to jest doskonałym partnerem do trenera, który będzie mu też te czy inne uwagi w czasie meczu potrafił przekazać. A z drugiej strony chciałem Państwu powiedzieć, że rzadko się zdarza, że trener do klubu, szczególnie jeszcze zagranicznego, przychodzi sam. I to nie ma takiej opcji na całym świecie. Każdy z trenerów zawsze bierze ze sobą osobę bardzo, bardzo zaufaną. Ona jest mu ważniejsza od tego, czy te uwagi podczas meczu, czy przed meczem, on po prostu musi być, mieć do tej osoby stuprocentowe zaufanie i na niej polegać. A jeśli będziemy jeszcze dalej temat prowadzili dodatkowo jednego asystenta, to naprawdę proszę nam to zostawić, ale my myślimy o tym i na pewno będziemy intensywnie też jeszcze nad tym pracować. Ich würde gerne noch was dazu sagen. Wie ich vorher gesagt habe, ich hätte sehr viel Erfahrung mitnehmen können, aber ich brauche Leute, die arbeiten wollen. Ich brauche Leute, die nicht nur Erfahrung haben, sondern Leute, die ehrgeizig sind, die mit was bewegen wollen. Und ich selber bin ein Trainer, die ersten 8 Mannschaften, die jetzt Playoff gespielt haben, kenne ich diese Mannschaften schon fast auswendig. Ich muss gestehen, die Mannschaften, die Playout spielen, da habe ich nicht so hingeschaut, aber ich denke, ich bin ein Trainer, der sehr viel unterwegs ist, selber, der sich viel anschaut, wenn die Möglichkeit da ist, weil ich muss auch sehr vieles mit meinen Augen sehen, damit ich das der Mannschaft übertragen kann. Und ich denke, dass wir hier in der Wahl der Trainers eine gute Wahl gemacht haben. Wir haben einen jungen Trainer mit dabei, der sehr ehrgeizig ist und sehr viel Erfahrung auch mit jungen Spielern mitbringt, was ja auch unser Ziel ist, hier Schritt für Schritt viele junge Spieler einzubauen. Dann haben wir einen erfahrenen Torwarttrainer, haben wir einen erfahrenen Athletiktrainer. Ich denke, dass wir da sehr gut aufgestellt sind. Und vor allem, wir sind alle sehr willig, hier den Fans das Bestmögliche zu präsentieren. Ja, und ich muss auch sagen, ich bin, geht's noch? Auch sehr stolz, obwohl ich jetzt noch nicht hier dabei bin, auf unsere Fans. Also wie die gestern hier das Stadion voll gemacht haben, obwohl die Mannschaft verloren hat, aber was für eine positive Stimmung die Fans hier reingebracht haben, das ist genau das, was wir brauchen. Diese Unterstützung brauchen wir auch nächstes Jahr. Und deswegen ein großes Dankeschön, dass die Fans wirklich hier dieses Stadion so voll gemacht haben. Trener Lettieri mówi, że mógł zabrać oczywiście z Niemiec dużo doświadczenia, w sensie jeśli chodzi o asystentów, trenerów, którzy mają duże doświadczenie, ale potrzebuje w swoim sztabie trenerskim, jeśli chodzi o osobę asystenta, osoby ambitnej, takiej, która chce się wykazać, która chce pracować i która chce robić nowe, ciekawe rzeczy. Sam określa siebie jako osobę, która wiele obserwuje, twierdzi, że większość drużyn, na zasadzie wszystkie
drużyny, które grają w grupie mistrzowskiej, zna już, bo je obserwował i taki ma też styl. Chce możliwie wiele zobaczyć na własne oczy, żeby też móc znaleźć właściwy język z pierwszą drużyną i właściwie przekazać swoje uwagi. W ocenie trenera Lettieriego sztab trenerski został właściwie dobrany. Jest osoba młoda pana Dawida Pietrzyka, asystenta, który ma doświadczenie w pracy z młodzieżą, a Korona chce ten wątek wprowadzania młodych zawodników do drużyny rozwijać. Poza tym jest dwóch doświadczonych trenerów, panowie Drescher i Dutkiewicz, tak więc jest to właściwa kombinacja osobowa. Kolejny wątek, podziękowania trenera Lettieriego dla fanów, którzy wczoraj, mimo że drużyna mecz przegrała, zachowywali się bardzo pozytywnie i ta pozytywna energia będzie również potrzebna oczywiście w nowym sezonie. Na dzień dzisiejszy na pewno musimy wiele zrobić w dziale marketingu, gdyż jest to dział, który nas po prostu nie zadowala. Jako zarząd mamy te czy inne pomysły, które są bardzo, bardzo ciężko do zrealizowania, gdyż ci dobrzy, może powiem najlepsi, bo chcemy tu mieć takich, no bardzo trudno jest ich zwerbować do naszego klubu, gdyż no pracują w innych klubach ekstraklasy i są z tej pracy zadowoleni. Ja już to też podkreślałem, że właściciel, który tutaj klub objął, nie miał nigdy zamiaru wymieniać ludzi na lepszych albo na gorszych, bo tego nikt nie wie, jakie zmiany można dokonać, można być z nich zadowolony albo i nie. W sumie klub funkcjonuje tak, jak my sobie to wyobrażaliśmy. Mamy super współpracowników, którzy są z nami, najbliżej zarządu. Jedyne co, to mówię, brakuje nam tylko intensywnego, takiego trochę, powiem inaczej, bezczelnego działu marketingu, który potrafiłby iść w nowe jakieś drogi, rozwiązywać problemy, które do tej pory nie są rozwiązywane. Wiemy, że to jest możliwe, wiemy, że damy radę, tylko na dzień dzisiejszy po iluś rozmowach no nie jesteśmy w stanie jeszcze zaprezentować kogoś, kto by nas i was, i cały klub kibiców zadowalał. Wymiana na pewno nie, bo w marketingu właściwie ludzi odpowiedzialnych za typowych handlowców, za sprzedaż reklamy, prawie że nikogo nie ma. Także tam nie ma kogo wymienić. Panowie, ja na pewno jestem zadowolony i bardzo szczęśliwy, żeśmy się w tym gronie spotkali, bo to żeśmy planowali od jakiegoś czasu. Ale trudno mi powiedzieć, czy naprawdę, bo było to zupełnie prywatne spotkanie, tak? To było bez zobowiązań, bez powiedzmy składania czegoś w jedną i w drugą stronę. Było to poznanie ludzi osobiście, uściśnięcie ręki, przekazanie naszego przekazu na następne lata. Także było to bardzo fajne, potrzebne i miłe spotkanie.